taki mecz, że można było po tej Jagiellonii odbić się trochę od a nie udało się. Czego zabrakło w tym spotkaniu z Wisłą Płock? Czego zabrakło? Ciężko teraz na szybko odpowiedzieć. Nie stwarzaliśmy sobie przede wszystkim dzisiaj sytuacji, z których mogliśmy byśmy jakąkolwiek bramkę strzelić, bo tych sytuacji mało. I ten mecz wygrała Wisła Płock. W drugiej połowie więcej podań po waszej stronie, więcej w posiadaniu piłki, ale jak mówiłeś, w sumie dwie klarowne sytuacje mieliście, z czego jedną skurowaną przez bramkarza rywali. Tak, ale to nie było sytuacje, które się mnożyły, które po prostu wiedzieliśmy z boiska, że zaraz będziemy mieć tą sytuację, po której piłka wpadnie. To były bardziej takie sytuacje z niczego. Musimy przede wszystkim nad tym popracować, bo w ostatnich meczach brakuje tego nam. Ten rzut karny w końcówce w zasadzie, ale też taki dosyć mocno kontrowersyjny chyba, tak to z tobą wyglądało. Znaczy z daleka jak widziałem, bo stałem na półce, to dla mnie faulem nie było, nie wiem jak to wyglądało. Sędziowie powiedzieli, że VAR to potwierdził, więc nic mi nie zostaje, tylko zgodzić się z ich decyzją. Teraz troszkę dłuższa przerwa, bo kadra rozgrywa swoje spotkania. To będzie dobry czas dla was na wyczyszczenie głów, na nabranie pewności siebie? Na pewno ten czas da nam trochę odpoczynku, trochę zejdzie z nas presja na parę dni, każdy zapomni o tym i od nas i od początku przygotowań do kolejnego meczu. Każdy będzie pracował z chłodną głową i dał z siebie 100%, żeby w meczu z Piastem udowodnić, że nie jesteśmy, że powinniśmy być wyżej w tabeli. Powodzenia. Dzięki.